Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Imprint High Story, wydawnictwo otwartego. Za sprawą którego premierę w Polsce ma książka Wszystkie trupy prowadzą do Rzymu, kryminalne zagadki starożytnych, autorstwa Emmy Sauton. O tym, jak wyglądają zbrodnie teraz, wiecie już zapewne całkiem sporo, ale... Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądały w odległych dla nas czasach? Jakie były ich motywy? Kim były ofiary, a kim mordercy? Jaka w ogóle jest różnica między morderstwem a zabójstwem? Bo od razu podkreślę, że jest i to znacząca. A odpowiedzi na te pytania poznacie czytając Wszystkie trupy prowadzą do Rzymu. W książce Emmy Sauton przenosimy się do starożytnego Rzymu i wyruszamy w podróż śladem kryminalnych spraw. I od razu Wam powiem, że Rzymianie mieli bardzo zaskakujące podejście. Pokuszę się o stwierdzenie, że nawet teatralne. Lubili publiczne egzekucje, a ich motywacje były naprawdę zastanawiające. Nigdy wcześniej nie miałam okazji zapoznać się z tą tematyką. I cieszę się, że mogłam to zrobić właśnie z tą książką. Bo jej autorka stworzyła rewelacyjny reportaż, a wśród drastycznych szczegółów i mało znanych historii o morderstwach przemyciła lżejsze i zabawne anegdoty. Trzeba przyznać, że innej książki na ten temat w Polsce nie znajdziecie. Emma Sauton naprawdę dzieli się z nami ogromną wiedzą, podaną w merytoryczny i przyjemny w odbiorze sposób. Dzięki dawce ironii, nawet historyczne fakty jakoś tak przyjemnie wchodzą do głowy. W książce czekają na Was różne historie, wśród nich mniej i bardziej znane, jak o Romulusie i Remusie, od których wszystko się zaczęło, Juliuszu Cezarze, o którym na pewno słyszeliście, czy czarach, o które oskarżano kobiety, między innymi zajmujące się ziołolecznictwem. I to właśnie rzymskie trucicielki zwróciły moją uwagę i to o nich chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć. Bo granica między czarami a leczeniem oraz lekiem a trucizną jest bardzo cienka. A niektóre kobiety w czasach starożytnego Rzymu wiedziały, jak wywołać lęk u mężczyzn, i odebrać im życie tak, by nikt nie mógł ich z tym powiązać. Przedstawię Wam historię kilku z nich, ale to tylko niewielka część tego, co czeka na Was w książce Emmy Sauton Wszystkie trupy prowadzą do Rzymu. Po jej lekturze inaczej spojrzycie na Rzym. Najlepiej będzie, jak przekonacie się sami, więc link do zakupu książki znajdziecie w opisie. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Agrippina miała problem. Jej mąż i jednocześnie wuj nie dawał się truciznom, które dla niego szykowała. A przecież musiało to wyglądać na śmierć naturalną. Inaczej miałaby kłopoty. Marzyła o tym, aby to jej 19-letni syn Neron, pasierb Klaudiusza, zasiadał na tronie, a nie ten starszy mężczyzna, z którym nie chciała mieć już nic więcej wspólnego. Sama sobie nie poradzi. Musiała wezwać kogoś innego, kogoś, kto zna się na rzeczy. Długo zastanawiać się nie musiała. Słyszała o lokuście z Galii, która tak potrafiła zmieszać truciznę, że nie występowały żadne wzbudzające wątpliwości objawy. Tak, musiała się z nią skontaktować. Wszystko było w jej rękach. To Neron powinien być cesarzem. Wiedziała, co musi zrobić. Dla starożytnych Rzymian medycyna i magia były skomplikowane. Wzbudzały niepokój, a kobiety, które znały się na jednym lub drugim, oskarżano o nadnaturalne zdolności. Kobiety, o których Wam dzisiaj opowiem, dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom, sprawiały, że obawiali się ich mężczyźni.
a na swoim sumieniu miały śmierć niejednego z nich. To właśnie przez takie działania były to kobiety, które najbardziej chciano kontrolować w tamtym czasie. Ale jak to dokładniej wyglądało i co w ogóle oznacza pojęcie starożytny Rzym? Zacznijmy od nakreślenia tego, aby lepiej zrozumieć późniejsze wydarzenia. Starożytny Rzym to bardzo obszerne pojęcie. Kojarzy się nie tylko z rzymskim imperium, ale też, a może nawet przede wszystkim, z cywilizacją rzymską, której bardzo dużo zawdzięczamy. Jak narodziła się ta cywilizacja? Otóż narodziła się wraz z powstaniem miasta Rzym, co datujemy na około 753 rok przed naszą erą. Z kolei za rok jej upadku jest uważany 1453 rok naszej ery, kiedy to upadła wraz z Cesarstwem Bizantyńskim. I też w zależności od okresu było to albo królestwo, albo właśnie Cesarstwo Rzymskie. Jeśli kojarzycie, gdzie obecnie leży Rzym, to też was to nie zdziwi, że cała ta cywilizacja rozwijała się w basenie Morza Śródziemnego. Powiedziałam, że wiele Rzymianom zawdzięczamy. I tak rzeczywiście jest, bo to właśnie oni spopularyzowali beton. To dzięki nim do dziś używamy rzymskich liter, cyfr oraz kalendarza. W użyciu nadal też pozostaje język łaciński. Ale to nie wszystkie informacje, jakie chciałabym wam przybliżyć o tamtych czasach, bo uznałam, że przyda się trochę rozjaśnienia, jak to wszystko wtedy wyglądało. Myślę, że dzięki temu lepiej można zrozumieć późniejsze czyny, których dopuściły się kobiety, o których wam dzisiaj opowiem. Bo nie ma co się oszukiwać, w tamtych czasach kobiety nie miały łatwo. Mężczyźni traktowali je tak, jakby zupełnie nie miały znaczenia. A że przeważnie jak opowiadam wam o różnych sprawach, to staram się nakreślić czyjeś dzieciństwo, właśnie jak wyglądało otoczenie i tak dalej, to uznałam, że i w tym przypadku też tak zrobię. Przede wszystkim ciekawiło mnie to, jak wyglądała kwestia podziału ról w rodzinie. I pewnie was to nie zdziwi, ale królował patriarchat, który wraz z upływem lat co prawda ulegał drobnym zmianom na korzyść kobiet, ale były to naprawdę drobne zmiany. Czym był ten patriarchat? W skrócie chodziło o to, że po prostu cała władza należała do mężczyzn. Kobieta w tamtym czasie się zupełnie nie liczyła. Była często traktowana na równi ze służbą, niemal jak przedmiot. I w zasadzie dzisiaj jest to nie do pomyślenia, ale gdy kobieta dopuściła się małżeńskiej zdrady, to oznaczało, że najczęściej czekała ją śmierć. Również przemoc domowa nie była czymś, co budziło sensację czy jakąś potrzebę reagowania. Wręcz przeciwnie, była czymś całkiem normalnym. Zadaniem mężczyzn było decydowanie o życiu swoich bliskich oraz rządzenie krajem. I to decydowanie o życiu bliskich to nie jest żadna przenośnia. Dla przykładu, gdy w rodzinie rodziło się dziecko, to mężczyzna decydował o tym, czy jest w stanie je zachować i utrzymać. Robił to w całkiem symboliczny sposób, po prostu. Po porodzie akuszerka kładła na podłodze dziecko, a następnie to mężczyzna podchodził do tego dziecka i decydował, czy je podniesie, czy nie. Jeśli je podniósł, to oznaczało, że dziecko zostało zaakceptowane. Jeśli od niego odszedł, to był to symbol porzucenia. I oczywiście płeć dziecka miała tutaj ogromne znaczenie. Obowiązywało wtedy tak zwane prawo 12 tablic, które mówiło, że należy wychować wszystkich synów i przynajmniej jedną córkę. Dlatego to właśnie głównie dziewczynki były porzucane przez swoich ojców. I tak naprawdę, jeżeli ojciec zdecydował się na to, że dziewczynka zostanie, że jego córka będzie dalej z nimi mieszkała, to robił to głównie po to, żeby wykonała dwa jego takie główne cele. Bo celem dla każdej dziewczynki było to, aby w odpowiednim wieku
wyszła za mąż, a następnie została matką. Do niczego innego kobiety nie były potrzebne. Dlatego też ich ojcowie nie widzieli powodu, aby nadawać im imiona. Były zwykle określane przez nazwisko rodu ojca. A jeśli wyszła taka sytuacja, że w danej rodzinie była więcej niż jedna dziewczynka, to po prostu były numerowane. Dziewczynki były uczone, jak w przeszłości mają traktować swojego męża, że właśnie są stworzone do tego, aby zajmowały się dziećmi i domem. I tak naprawdę o żadnej innej edukacji nie było mowy. Pozwalano im jednak zyskać podstawową wiedzę, więc do około 12 roku życia uczyły się z chłopcami. Później były rozdzielane i mniej więcej od tego czasu szukano dla nich męża. Jak to bywa i w tych czasach, dużo zależało od tego, jaka była majętność danej rodziny. Jeżeli jakiś ojciec miał większe fundusze, to jeszcze pozwalał sobie na to, żeby uczyć córki tańca albo śpiewu. Nie trwało to jednak zbyt długo, bo przeważnie około 14 roku życia jego córka miała już swojego męża, który teraz miał się nią zajmować. Również i w kwestii małżeństwa zasady były proste. Liczył się w zasadzie wiek przyszłego męża i jego majątek. Jeśli nie był zbyt majętny, przeważnie brał ślub jako nastolatek. Jeżeli miał pieniądze, to ojciec był gotowy oddać swoją córkę nawet dużo starszemu od niej mężczyźnie. Potem los kobiety również zależał od tego, jak bogaty był jej mąż, bo albo musiała pracować, najczęściej handlując na targu, albo zarządzała majątkiem, jeśli ten był bogaty. I może to Was zaskoczy, ale przed zawarciem małżeństwa spisywano też umowy, które zapewniały pewne prawa obojgu małżonkom. Te umowy to były trochę jak takie nasze dzisiejsze intercyzy. Głównie chodziło o to, że jeżeli mężczyzna i kobieta się rozejdą, to wtedy każdy z nich otrzyma odpowiednie wynagrodzenie. Nie zostanie z niczym. Ale zupełnie inaczej było w przypadku dzieci. Bo w momencie, gdy małżeństwo się kończyło, to mężczyzna zachowywał prawo do opieki nad dziećmi. Jeśli z tego opisu wychodzi Wam, że małżeństwo to była taka kalkulacja i z miłością nie miało zbyt wiele wspólnego, to dobrze czujecie. Dokładnie tak było. Były to czasy, kiedy rodząca kobieta nie miała zbyt dobrej opieki, co wiązało się z dużą śmiertelnością niemowląt i doprowadzało do tego, że przeciętna kobieta rodziła przynajmniej 10 razy. I kolejna rzecz, która może Was zaskoczy, ale to wszystko wpływało też na statystyki odnośnie śmiertelności kobiet. Bo średnia życia rzymskich kobiet była o wiele krótsza niż mężczyzn, czyli odwrotnie niż jest to dzisiaj. Na koniec tego tła chciałam Wam jeszcze nakreślić dwie istotne kwestie. Po pierwsze, że niektóre kobiety były bardziej szanowane, inne mniej. A jak rozróżniano, które kobiety jak należy szanować? Głównie poprzez sposób ubioru. Kobiety, które cieszyły się większym szacunkiem, najczęściej zakładały suknie. Z kolei kobiety, które były posądzane o cudzołóstwo, nosiły togi. Więc może zabrzmi to trochę śmiesznie, ale karą za to, że kobieta nie była lojalna, było to, że nie mogła chodzić w sukni. I jak to bywa przeważnie, nie można było mówić w tamtych czasach o sprawiedliwości, bo to, co tyczyło się kobiet, zupełnie nie tyczyło się mężczyzn. Oni mogli spokojnie mieć kochanki i nie byli za to karani. Wręcz można powiedzieć, że nie było to modne, aby być wiernym jednej kobiecie i czerpać uciechy z życia seksualnego tylko z jedną osobą. Oczywiście były pewne wyjątki, bo kobiety, które były wdowami, a jeszcze do tego miały pieniądze, zdecydowanie zyskiwały uwagę wielu mężczyzn. O względy takich kobiet bardzo chętnie zabiegali.
I jedną z takich szanowanych wdów była na przykład Kornelia Afrykańska. I ostatnią taką sprawą są kwestie polityczne i prawne, bo w tych kwestiach, jak się domyślacie, kobiety praktycznie nie miały żadnego udziału, a przynajmniej w początkach cywilizacji rzymskiej. Żeby wam to lepiej zobrazować, podam przykład. Jeśli niewolnica została wykorzystana seksualnie, to było to traktowane tylko jako szkoda majątkowa jej właściciela, a nie przestępstwo. W przypadku kobiet, które świadczyły usługi seksualne czy pracowały jako kelnerki, w ogóle nie było mowy, że mogłyby oskarżyć kogoś o wykorzystanie seksualne. Co więcej, wtedy również podkreślano, że dużo zależało od tego, jak ubiera się kobieta. Z góry też była traktowana jako ta głupsza. W związku z tym nie było mowy, aby mogła cokolwiek powiedzieć w kwestii polityki. Na pocieszenie dodam, że było kilka wyjątków. Niektórym rzymskim kobietom udawało się zaskarbić szacunek. Była to m.in. wspomniana wcześniej Kornelia, ale też Fulwia, która doszła do dużego majątku, a następnie wspierała za jego pomocą wybrane przez siebie polityczne działania, czy Hortensja, która wygłosiła na forum słynne przemówienie dotyczące opodatkowania kobiet. Podsumowując, kobiety lekko nie miały w czasach starożytnego Rzymu, a ich relacje z mężczyznami niezmiennie były podszyte zależnością. Nawet kiedy mężczyzna nie miał już prawa decydować o życiu i śmierci kobiety, nadal mógł ją publicznie upokorzyć, kiedy dopuściła się zdrady. Niestety też zdarzało się to, co właściwie zdarza się i do tej pory, czyli to, że mężczyzna znęcał się nad swoją żoną w domowym zaciszu. Ale oczywiście zdarza się też obecnie odwrotna sytuacja. W każdym razie, taki przypadek domowej przemocy doprowadził do narodzenia się pierwszej nadwornej trucicielki, o której teraz wam opowiem, czyli lokusty. Trucizny w Cesarstwie Rzymskim cieszyły się ogromną popularnością. Ich ofiarami mogli stać się na przykład przeciwnicy polityczni panującego władcy, ale też mężowie, którzy znęcali się nad żonami, a nawet ich kochanki. Kiedy więc ludzie się zorientowali, że ziołami można nie tylko leczyć, ale też zabijać, szybko zaczęto z nich korzystać właśnie w tym celu. Dochodziło nawet do tego, że zamożne rodziny pozwalały sobie na wynajęcie własnego truciciela, który na ich żądanie szykował odpowiednią mieszankę, by pozbyć się wskazanej osoby. Najczęściej stosowano cykutę, zwaną też szalejem jadowitym. Paraliżowała ona kolejno mięśnie obwodowe całego ciała. Kolejnym wyborem był tojot. I to właśnie po tę truciznę, według źródeł, miała sięgnąć lokusta, aby pozbyć się swojego męża, alkoholika i damskiego boksera, na którym to nieszczęśliwa żona postanowiła przetestować swoje zielarskie umiejętności. O samej lokuście za wiele nie wiemy. Jedyną informacją, jaką tak naprawdę możemy o niej podać, to to, że pochodziła z Galii. No i oczywiście to, że znała się na ziołach. W związku z tym doskonale wiedziała, co podać swojemu mężowi, aby raz na zawsze mieć z nim spokój. I w zasadzie, kiedy zmarł jej mąż, tak się właśnie stało. Lokusta zaczęła prowadzić spokojne, ułożone życie. Zawsze chodziła spać godziny po zachodzie słońca. Była uważana za ekscentryczną, ale była lubiana. Często też była widywana, jak spacerowała ze swoimi psami. Ale jeden szczegół wydawał się być bardzo niepokojący. W domu lokusty co chwilę pojawiały się nowe psy, a poprzednie znikały w tajemniczych okolicznościach. Miało się później okazać, że to właśnie na czworonogach kobieta doskonaliła swoje umiejętności trucicielskie. Emma Sowton w swojej książce wspomina, że bardzo często możemy trafić na artykuły,
gdzie Locuste przedstawia się jako pierwszą na świecie seryjną morderczynię. Ale nie jest to prawda. Podobnie w wątpliwość autorka podaje historię o tym, że Locusta truła własnego męża, jak i że truła psy. Pewne jest natomiast, że faktycznie coś musiało się wydarzyć, bo o tej kobiecie w starożytnym Rzymie było bardzo głośno, a jej proces, choć bez szczegółów, przeszedł do historii. Według źródeł Locusta nauczyła się sporządzać trujące mikstury od tak zwanych lokalnych wiedźm. A po śmierci męża całkowicie oddała się zgłębianiu tajników zielarstwa. Według toksykologów historyków w skład jej eliksirów śmierci mogło wchodzić m.in. kropidło szafranowe, które paraliżowało twarz i prowadziło do powstawania upiornego, odsłaniającego zęby uśmiechu. Innymi składnikami trucizn mogły być jeszcze bycza lub kozia krew, jed bazyliszka, różne wydzieliny salamander, krew i płuca ropuch oraz mięso łasic i myszy. Zdolności Locusty z czasem zaczęły przysparzać jej sporo popularności. Na jej progu niemal każdego dnia pojawiały się kobiety, które chciały się pozbyć niewiernych lub stosujących wobec nich przemoc mężów. Niektóre też chciały się pozbyć kochanek swoich wybranków, bo wcale nie chciały się nimi dzielić. Ale to nie wszystko. Jej wyjątkowe, zielarskie zdolności sprawiły, że stała się cenną zdobyczą w oczach rodzin rządzących Rzymem, które oczywiście chciały ją wykorzystać do swoich politycznych zagrywek. I trudno się dziwić Locuście, że skorzystała z tej okazji. W końcu mogła się wzbogacić. Prawdopodobnie też mając w pamięci własne cierpienia u męża, który źle ją traktował, gdy przychodziła do niej kobieta, która nie miała pieniędzy, ale miała problem z mężem, to pomagała jej, nie biorąc za to ani grosza. Za to jeśli trafiało na zamożną klientkę, to oczywiście bez mrugnięcia okiem wystawiała jej odpowiedni rachunek. Ponieważ była skuteczna, to jej sława szybko obiegła Rzym. A w związku z tym nawiązała z nią kontakt Valeria Messalina, żona cesarza Klaudiusza, która chciała się pozbyć natarczywego kochanka. Następna była kolejna żona Klaudiusza, Agrypina, o której wspominałam wam na początku i której zamarzyło się to, aby to jej własny syn został cesarzem. Jak wspominałam, wcale nie było to proste zadanie, dlatego że Klaudiusz był człowiekiem bardzo ostrożnym i czujnym. Nie dość, że miał własnych testerów, którzy sprawdzali dania, czy nie są zatrute, tak samo napoje, to jeszcze miał taki zwyczaj, że drażnił gardło piórkiem po posiłku, by zwymiotować i w ten sposób ograniczyć działanie ewentualnej trucizny. To też wskazuje na to, że trucie w tamtych czasach było bardzo popularne i władca musiał mieć się na baczności, bo nigdy nie wiedział, kto czeka na jego życie. Dlatego też otrucie Klaudiusza nie przeszło zbyt łatwo Agrypinie. Wtedy też zdecydowała, że pora wezwać Locustę. Kobieta nie miała łatwego zadania, ale pomogła jej tutaj Agrypina i razem obmyśliły spisek idealny. A wyglądał on tak, że Locusta zatruła posiłek, który miał spożywać cesarz, to jadem. A Agrypina z kolei miała podać potem mężowi zatrute piórko do łaskotania gardła. Jego śmierć miała oczywiście wyglądać na naturalną i nie wskazywać na działanie trucizny. Miała też sprawić, że Klaudiusz odejdzie całkiem szybko, ale tak się nie stało. Mężczyzna bardzo cierpiał i zdążył jeszcze wezwać do siebie medyka. Kobiety jednak przygotowały się i na tę ewentualność. Przekupiły go, by ten zrobił cesarzowi lewatywę, która była zatruta to jadem.
To wszystko doprowadziło do tego, że Klaudiusz umarł w męczarniach, pozostawiając tron Neronowi zgodnie z planem Agrypiny. Był to 54 rok. Emma Sawton w swojej książce wspomina z kolei, że nie do końca na podstawie źródeł możemy przyjąć taką wersję wydarzeń. I tu wprowadzę wam cytat z tej książki, a przy okazji zobaczycie, w jakim stylu autorka opisuje nam te wszystkie wydarzenia. O Lokuście mówi: chyba nie była zbyt skuteczna, bo źródła zgodnie podają, że Klaudiusz nie umarł śmiercią czystą, nie wzbudzającą podejrzeń. Choć nie są już zgodne w kwestii, co dokładnie się w tym truciu nie powiodło. Może dostał biegunki, a może wymiotów. A może wypił tak wiele wina, że trucizna nie zadziałała. Albo nastąpiła jakaś inna kombinacja czynników. Nam pozostają już dzisiaj tylko domysły. Swoją drogą Agrypinie owe spiski nie wyszły na dobre, bo później jej własny syn, będąc już przy władzy, kilkukrotnie chciał ją zabić. Po zabójstwie Klaudiusza, Locusta nie była w najlepszej sytuacji. Jej potknięcie w truciu sprawiło, że wylądowała w więzieniu. Jednak w końcu uznano, że to sam cesarz był sobie winien. A Neron, który sporo zawdzięczał Locuście, uznał, że trzeba ją wyciągnąć z tego więzienia i wkrótce stała się jego nadworną trucicielką, co było w zasadzie do przewidzenia. Tych dwoje połączyła specyficzna, opierająca się na obopólnych korzyściach, przyjaźń. Dzięki Locuście Neron po kolei pozbywał się swoich przeciwników. Tym samym zyskiwał sławę cesarza, zlecającego morderstwa w białych rękawiczkach. Za to Locusta wiodła dostatnie życie, przyjmując kolejne, intratne zlecenia od Nerona. Bo to warto zaznaczyć, była bardzo dobrze opłacana. Mogła też liczyć na różne prezenty, pośród których znalazł się nawet niewielki majątek ziemski oraz zgoda na to, aby otworzyła szkołę zielarską. I ta ich relacja sprawiała, że w zasadzie Locusta była chroniona, bo gdy różne osoby donosiły Neronowi, że podejrzewają kobietę o to, że zabija różne osoby właśnie poprzez trucie, ten z wiadomych powodów przymykał na to oko. Wolał ją mieć blisko, dlatego że sam bardzo tak paranoicznie i obsesyjnie bał się, że utraci swoją pozycję. W związku z tym co chwilę zlecał Locuście kolejne zadania, czyli szykowanie trucizn, aby mordować kolejne osoby. Źródła też podają, że w pewnym momencie kobieta miała kochankę, który miał być wysoko postawionym urzędnikiem na dworze cesarza. Co oczywiście również miało praktyczne korzyści. Otóż dzięki temu, jakie stanowisko zajmował, mógł pomagać Locuście w tuszowaniu jej zbrodni. Między innymi w ten sposób, że fałszował dane w rejestrze zgonów. I gdy się już wydawało, że w zasadzie panuje tam taki układ idealny, Locusta w pewnym momencie straciła przychylność Nerona. A było to tak, że Neron chciał się pozbyć swojego przyrodniego brata, który oczywiście zagrażał mu, jeśli chodzi o władzę. Brytanik był biologicznym synem Klaudiusza. Istniało więc zagrożenie, że będzie go chciał odciąć od władzy. I też jak tutaj pomyślicie, że matko Neron chciał zabić własnego przyrodniego brata, to w zasadzie w tamtych czasach nie było to nic nadzwyczajnego. Wręcz takie polityczne zagrania były charakterystyczne dla każdego monarchy. Podobnie też patrzyli na to bliscy danego władcy. Nie widzieli w takim postępowaniu niczego złego. Pozbycie się zagrażającego członka rodziny traktowali nie jak morderstwo, ale bardziej jak brak więzów rodzinnych czy odpowiednich uczuć. A jak dodamy do tego, że Neron do najbardziej cierpliwych nie należał i że Emma Sawton określa go zwyczajnym idiotą, który nie chciał czekać, to logiczne się wyda, że gdy Locuście do tej pory wybaczano wszelkie zbrodnie,
to tej nieudanej już tak łatwo Neron wybaczyć nie chciał. To oznaczało, że kobietę wkrótce miała spotkać kara. Ale jak do tego doszło? Otóż było to tak, że na zlecenie Nerona najpierw Locusta sporządziła truciznę, która spowodowała tylko roztrój żołądka. Cesarz był na nią tak wściekły, że została skazana na karę chłosty. Miało to jego zdaniem zmotywować Locustę do bardziej efektywnego działania. Brutalnie pobita kobieta dopiero potem uknęła skuteczny spisek, po którym Brytanik faktycznie zatruł się winem na przyjęciu. Mężczyzna, idąc w ślady swojego ojca, cesarza Klaudiusza, miał zwyczaj korzystania z usług testerów swojej żywności. Właśnie też na wypadek, gdyby było zatrute. I on był czujny. Feralnego dnia tester podał mu gorące wino, które wcześniej przetestował, a Brytanik dolał do niego chłodnej wody przed wypiciem. Okazało się jednak, że sprytna Locusta otruła wodę, przez co śmierć Brytanika nastąpiła natychmiast. Takim sposobem Neron pozbył się groźnego kandydata do przejęcia majątku po Klaudiuszu. Jak gdyby nigdy nic, wszystkim kazał kontynuować posiłek. Z racji dobrego nastroju darował też Locuście jej wcześniejsze zbrodnie i uznał, że wyśle do niej uczniów, aby jej wiedza nie zakończyła się wraz z jej życiem. Nie zdziwi was też to, że Neron nie miał w zasadzie sentymentu do nikogo. Jak już wcześniej wspominałam, własną matkę próbował otruć przynajmniej trzykrotnie. Ale nie wyszło mu to, gdyż ta wiedziała, jakie odtrutki należy zażyć. Oficjalnie nigdy to oczywiście nie wyszło, ale jak sobie przeanalizujemy całą sytuację, to szybko wydedukujemy, że jedyną osobą, która wiedziała, jakie odtrutki należy podać, była Locusta. Możemy więc zakładać, że to właśnie ona trzymała za grypiną i za każdym razem ratowała jej życie. W następnych latach za pomocą trucicielki Neron pozbywał się kolejnych osób. Tak, aby nikt mu nie wadził. Póki była mu potrzebna, była bezpieczna. Ale w końcu te dobre czasy też się skończyły. Wiązało się to z tym, że w 68 roku doszło do przewrotu w pałacu cesarza. Wynikało to z tego, że o Neronie ludzie nie mieli zbyt dobrej opinii. Dlatego też powstała przeciwko niemu armia, bo rozniosła się pogłoska, że ten planował otruć cały senat. Ostatecznie do tego nie doszło i mężczyzna jedyne co zrobił, to ukradł jakąś truciznę z zapasów Locusty, a następnie uciekł. Zastanawiające jest to, że jako wielki fan trucia wszelkich przeciwników, nie skorzystał wtedy z propozycji Locusty, która wobec jego planów zaoferowała się mu sporządzić taką natychmiastową miksturę, która powodowałaby bezbolesną śmierć. Oczywiście w sytuacji, gdyby wpadł w ręce wroga. Kiedy w pałacu zabrakło Nerona, władzę przejął cesarz Galba, który postanowił rozprawić się ze wszystkimi sprzymierzeńcami swojego poprzednika. Wśród nich była oczywiście Locusta. I teraz, jeżeli chodzi o ten moment, to źródła podają różne informacje. Jedna z takich bardzo niepotwierdzonych i w zasadzie wyśmiewanych przez Emma Sowton pogłosek było to, że kobieta przed śmiercią miała zostać zgwałcona przez wytresowaną żyrafę. Mają to być jedynie wymysły i wcale nic takiego nie było. Oficjalnie miało być tak, że kobietę po prostu przepędzono przez miasto, a następnie publicznie stracono. Za to jej legenda przeżyła do dzisiaj. Warto też wspomnieć, że Locusta nigdy bezpośrednio nikogo nie zabiła. Jedynie dostarczała truciznę, która tę śmierć powodowała. I na tym kończy się historia Locusty, która była trucicielką cesarską.
ale były też tak zwane trucicielki ludowe. A wśród nich Emma Sołtun wyróżnia Poncję, o której co prawda za wiele nie wiemy, ale bardzo często pojawiała się w wierszach z okresu szczytu potęgi cesarstwa. I nie była tam przedstawiana jako dobra kobieta, wręcz przeciwnie. Jako przykład bardzo konkretnego i realnego zła, które wyrządzały kobiety. Z wierszy tych wynikało, że Poncja zabiła obu swoich synów. A zrobiła to w ten sposób, że przygotowała im obiad i ukradkiem dosypała tam ziele mordownika. W ten sposób doprowadziła do ich zatrucia. Powodem miał być uraz do ich ojca. Jak wspominałam, dzieci, a zwłaszcza synowie, dla mężczyzn były bardzo ważne. Więc gdy kobieta chciała ich zranić, jakoś ukarać, to jednym ze sposobów było odebranie im dzieci. We wspomnianych wierszach Poncja była przedstawiana jako kobieta bez skrupułów, która wręcz mogła truć ludzi także dla zabawy. Z kolei w innych źródłach pojawia się zapisek o tym, że kobieta miała zostać skazana na śmierć za to, że spiskowała przeciwko Neronowi, nie zaś za morderstwo własnych dzieci. I w tym wypadku pewnie prawdy już nie poznamy. Warto też dodać to, na co wskazuje autorka książki Wszystkie trupy prowadzą do Rzymu. Mianowicie, że mimo iż nie mamy jasnych informacji co do życia Poncji, to nie przeszkadzało to temu, by w XV wieku jakiś anonimowy autor wymyślił jej biografię. I taka ciekawostka, wykuł ją na kamieniu, a następnie głosił, że to jej nagrobek. Oczywiście to nieprawda. Dlatego jeśli szukalibyście o niej jakichś informacji, to nie kierujcie się tym, co możecie wyczytać na zagranicznej Wikipedii. I też jeśli jeszcze chodzi o ten kamień, to ten anonimowy autor tak to przedstawił, jakby to ojciec Poncji wykuł ten właściwie nagrobek dla niej i tam przedstawił ją jako morderczynię. To wydaje się mało logiczne, bo to nie był powód do dumy. Większym powodem do dumy, co w zasadzie w tej chwili brzmi przerażająco, było to, jak ktoś sam odebrał sobie życie. I prędzej tym, by się chwalił jej ojciec. To tyle o Poncji. Wiele o niej nie znajdziecie, a też nie chcę powielać mitów, skoro Emma podkreśliła, że to nie są prawdziwe informacje. Ostatnią trucicielką, o której chciałabym wam opowiedzieć, była Martyna. To właśnie tę kobietę podaje się jako przykład, gdy mówimy o tym, że granica między lekiem a trucizną jest bardzo cienka. Mimo tego, to właśnie Martyna z całej tej trójki miała mieć najmniej potwierdzonych ofiar na swoim koncie. Według Emmy Sołtun miała pochodzić z rzymskiej prowincji Syrii, a do samego Rzymu nigdy nie dotarła. Jej historia wiąże się z Germanikiem, który jest znany jako pierwsza osoba z kręgu rodziny cesarskiej, która stała się ofiarą spisku i otrucia. W tamtych czasach cesarzem był akurat Tyberiusz. Miał on być następcą Oktawiana Augusta. I to właśnie Oktawian August kazał mu adoptować Germanika i uczynić swoim sukcesorem. Generalnie Tyberiusz wykonał to polecenie i adoptował Germanika. Wydawało się, że wszystko układa się po jego myśli. Ale tak jak już wam wcześniej to opisywałam, każdy władca bał się o swoje stanowisko. Więc gdy Germanik, który w tamtych czasach był wybitnym dowódcą wojsk rzymskich, zaczął zyskiwać coraz większą przychylność i popularność, cesarz Tyberiusz uznał, że musi działać. A że miał pewną dobrą znajomą, Martynę, która miała się interesować ziołami i wiedzieć, jak przygotować truciznę, to postanowił z tego skorzystać. A motywowało go do tego jeszcze bardziej to, że Germanik wraz ze swoją żoną, Agrypiną starszą,
byli postrzegani jako bardzo atrakcyjni i uwielbiani przez ludzi. Do tej pory mężczyzna cieszył się dobrym zdrowiem, ale gdy wyruszył w podróż do Syrii, nagle zachorował. Obecnie podejrzewa się, że podano mu arszenik. Ale równie dobrze mogła to być trucizna pochodzenia roślinnego, jak na przykład tojad, cis czy pokrzyk, zwany też wilczą jagodą. Wszystkie te substancje łączyło to, że działały błyskawicznie. Na ratunek nie było więc szans. Mężczyzna od zażycia podejrzanej substancji zmarł w ciągu kilku godzin. W ostatniej chwili zdążył jeszcze oskarżyć na łożu śmierci swojego wroga Pizona, któremu miała pomagać jego żona Plancyna. I tak naprawdę coś było na rzeczy, bo Plancyna również przyjaźniła się z Martyną. Same warunki, w jakich umierał Germanik, także dodawały całej tej sytuacji makabryczności. Mężczyzna przez te kilka godzin przed śmiercią wierzył, że to wszystko wydarzyło się przez czary. Dowodem na to miały być tabliczki, które znalazł w domu, w którym przebywał w Syrii. I te tabliczki najczęściej zawierały taką jakby klątwę rzucaną. Jeżeli ktoś komuś zrobił jakąś krzywdę, to tam zapisywano, że na przykład ten, kto ukradł coś tam, to będzie teraz przeklęty. I Germanik, który znalazł takie tabliczki, był przerażony. Bał się, że właśnie na niego przeszły te czary, te klątwy. Ogólnie na te tabliczki mówiono, że są to tabliczki złożeżące. Do tego przy tych tabliczkach mężczyzna znalazł jeszcze ludzkie szczątki. To, jak się domyślacie, tylko bardziej go przeraziło. Jeśli się zastanawiacie, o co chodziło z tymi tabliczkami, to powiem, że to było coś takiego właściwie zwyczajnego w Rzymie. W sensie, jeżeli ktoś komuś podpadł, to mu się źle życzyło i zapisywało właśnie na takiej tabliczce. Według autorki książki, o której wspominam w tym odcinku, wyglądały one tak, że były spisane te wszystkie groźby na ołowianych tabliczkach, a potem zawijało się je i zbijało gwoździem i zakopywało, czyli składało w ziemi. W każdym razie kluczowe jest to, że Germanik wiedział już, że umiera, a cała ta otoczka sprawiła, że było to jeszcze trudniejsze. Po jego śmierci wiele osób nie mogło się z tym pogodzić, że nie ma już wśród nich tak wspaniałego człowieka. Chcieli dojść do prawdy. Kto sprawił, że Germanik tak nagle odszedł? W końcu, analizując całe otoczenie Germanika, ustalono, że te tabliczki złorzeczące i te ludzkie kości miały być podrzucone przez nikogo innego jak Martynę, określaną kobietą ze wschodu. Według Tacyta, to z kolei właśnie Pizon i jego żona Placyna mieli dogadać się z Martyną i przekazać jej zlecenie, aby ta pozbyła się Germanika. Oczywiście oznaczało to też, że w to wszystko zamieszany był cesarz Tyberiusz. Gdy ludzie dowiedzieli się, że ta trójka miała coś wspólnego ze śmiercią Germanika, to postanowili im tego nie darować. Naprawdę, ten człowiek był uwielbiany przez lud rzymski. W związku z tym jego śmierć była dla niego ciosem. Chcieli zemsty. A to zmotywowało ich do wymierzenia sprawiedliwości, która przede wszystkim dosięgnęła Pizona i Martynę. Kobietę ściągnięto specjalnie do Rzymu, aby można było ją ukarać. Rzymski lud żądał krwi i znalazł kogoś, kto miał zapłacić za śmierć Germanika. Liczono, że będzie to bardzo głośny proces, który przyciągnie uwagę niemal wszystkich mieszkańców Rzymu. I gdy już zbliżał się dzień, w którym planowano wymierzyć sprawiedliwość, okazało się, że Martyna wcale do Rzymu nie dotarła. Jak to się stało?
Otóż jeszcze na statku, który zawinął do Brundyzjumu, znaleziono martwą Martynę. Początkowo zakładano, że kobieta sama odebrała sobie życie. Ale Tacyt wykluczył taką możliwość, mimo że w jej włosach znaleziono truciznę. Głównym podejrzanym stał się więc Pizon. Wszyscy obserwowali niemal każdy jego ruch. Był na ustach wszystkich. Wkrótce miał zostać osądzony podczas procesu. I mieszkańcy Rzymu wierzyli, że spotka go właściwa kara. Oczywiście mężczyzna do niczego się nie przyznawał, a nawet posunął się do tego, że zaoferował, że mogą torturować jego niewolników, a ci wyznają, że on nie miał z tym nic wspólnego. Nie brzmi to zbyt dobrze, sami przyznacie. Ale to też pokazuje, że niewolników traktowano jak rzeczy, jakby w ogóle nie byli to ludzie. Jakby to tylko były takie marionetki. W związku z tym dla Pizona było to logiczne, że jak już, to niech cierpią jego niewolnice, a nie on. Z pomocą chciała mu przyjść jeszcze jego żona, która miała pewne znajomości. Kobieta bowiem przyjaźniła się z matką cesarza Tyberiusza, który, jak też już wspominałam, prawdopodobnie doskonale wiedział, co przytrafiło się Germanikowi. Z kolei sam Tyberiusz nie słuchał nikogo oprócz właśnie swojej matki. Więc jeżeli ona coś powiedziała, to tak potem było. Właściwie dosyć nietypowe, jak na to, jak w Rzymie wtedy traktowano kobiety. Ale można powiedzieć, że Tyberiusz traktował swoją matkę bardzo wyjątkowo. W końcu jednak wyszło na to, że cesarz nie stanie w obronie Pizona. I ten, nie mając już za bardzo wyjścia, wziął los w swoje ręce. To, co warto jeszcze podkreślić, to to, że gdy odbywał się proces, to wtedy Pizon normalnie w nim uczestniczał, a póki nie zapadł wyrok, to po nim, jak się kończyła dana rozprawa, wracał do domu. I po kolejnym dniu takiego procesu, gdy widział, że jego szanse na to, że zostanie uznany za niewinnego, są coraz mniejsze, zdecydował się na jedyne, słuszne jego zdaniem, rozwiązanie. Nie chciał być skazany za morderstwo i zdradę. W związku z tym sięgnął po miecz i poderżnął sobie gardło. I do dziś tak naprawdę nie do końca wiadomo, czy to przypadkiem nie Tyberiusz wysłał zabójcę, aby zabił Pizona. Miało tak być dlatego, że podejrzewano, iż mężczyzna był w posiadaniu listu od cesarza, w którym było właśnie napisane, że ma zabić Germanika dzięki umiejętnościom Martyny. A przypomnę, że Germanik był przebranym synem Tyberiusza, więc cała ta sprawa naprawdę wydawała się być zagmatwana. I to w zasadzie wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tych trzech trucicielek. I to, co rzuca się w oczy, nie wiem, czy tego się spodziewaliście, to to, że ich główną motywacją był tak naprawdę zarobek. Te kobiety nie zabijały dlatego, że chciały, tylko najczęściej po prostu świadczyły usługi. Rzadko też robiły to bezpośrednio. Najczęściej było to tak, że szykowały mikstury i przekazywały je klientowi. Oczywiście czasami też motywacją było to, że chciały pomóc innej kobiecie. Ale przeważnie chodziło albo o pieniądze, albo robiły to ze strachu, aby ocalić swoje życie. Jak mówiłam na początku, w tamtych czasach kobiety nie miały łatwo i szukały sposobów, żeby jakoś po prostu przetrwać. Szykowanie trucizn było jednym z nich. Czy w takim razie, waszym zdaniem, były to seryjne morderczynie, czy nie? Dla mnie po tym wstępie, które przygotowałam, po tym tle historycznym, wygląda to zupełnie inaczej i jestem ciekawa waszych przemyśleń. Wiem też, że to dosyć nietypowy odcinek, ale pomyślałam, że fajnie poruszyć ten temat i porównać, jak to wyglądało kiedyś, a jak wygląda teraz.
Przyznam, że mnie samą wiele rzeczy zaskoczyło. Jestem ciekawa, co na Was zrobiło wrażenie. Jeśli chodzi właśnie o to, jak wyglądała ta sytuacja w starożytnym Rzymie. Dajcie znać, co sądzicie o tych trucicielkach i o tym, jak działały. Z góry dziękuję za Wasze komentarze. Dziękuję też za łapki w górę, subskrypcję i udostępnienie odcinka. A także wszystkim, którzy wspierają mnie na YouTube oraz Patronite, a zwłaszcza patronom. Rafałowi, Jakubowi, Adzie, Przemysławowi, Kindze, Magdzie i Annie. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję za Wasze wsparcie. Przypominam, że w opisie znajdziecie link do zakupu książki, o której Wam dzisiaj wspominałam. I zdradzę Wam, że w czerwcu czekać na Was będą jeszcze dwa odcinki z serii Zbrodnia po nordycku. I jak wszystko się uda mi zgrać, to ruszymy z zabójczą Warszawą. Także w następnych odcinkach ze starożytności wracamy do bardziej aktualnych czasów. A jeśli chcecie być na bieżąco, to zapraszam na mój Instagram kryminalny. No dobra. Tyle ode mnie, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie, życzę dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.